I dlatego, żeby nie było trochę Dawidowi smutno, on tak się trochę starał utożsamić z dresem, żeby nie było mu smutno, to przyniosłem, bo jedyne pasy, jakie wyniesie, to na tych dresach. Także trzymaj, Dawid, to dla ciebie, żebyś miał na pamiątkę po przegranej walce. Jesteś samobójcą, nie? Także, Dawid, bądź gotowy, że to nie będzie tak jak z Magicalem. Rękawice 14, większe od głowy. Szykuj pampersy. Słuchajcie, powiem wam tak. Cieszę się z tego, że będę po prostu mógł mu wpierdolić przy jego całej rodzinie. W oczach jego całej rodziny. Tylko to, nie wiem, właśnie oni mają tam jakąś serię. Typowy dres i coś tam. To teraz będą musieli zmienić serię, będzie na typowy wpierdol. Jotem, o kurwa. Dawid, jeśli to oglądasz, no wiesz o tym, że jesteś samobójcą, nie? Jesteś samobójcą, nie? A co myślę o nim? No na pewno jest zawzięty, to wiem, bo przyjął kurwa walkę ze mną, no to musi być odważny i zawzięty. Jesteś samobójcą, nie? Zdaję sobie sprawę, że brat Dawida to niezły zabijaka i pomaga młodszemu Malczyńskiemu w treningach. Sam Adbuster na poprzedniej konferencji mówił o Marcinie w samych superlatywach. Nie jest to dla ciebie dodatkowy powód do nerwów? Będzie miał kto pomóc wynieść go z ringu. Ale Adrian, ciągle domagałeś się publikacji treningów od Dawida. Czy jest to oznaka obawy? Nie, no po prostu mam bekę z tego jego pierdolenia. No cały czas tylko tam się przychwala, co on mi tam nie zrobi, jaki tam jest kozak, etc., etc. No nigdzie tego nie pokazuje, no powiem tak. No, Byku, wolę, żebyś miał bekę z tego, czego ja nie pokazuję, niż mieć bekę z tego, co ty pokazałeś. Dobra, pokażesz w klatce. Słuchajcie, wiele osób, takich moich bliższych, którzy kiedyś byli za mną, aktualnie się odwrócili, kiedy w sumie ich najbardziej potrzebowałem. Udowodnij im 13 października w klatce, co potrafię, na co mnie stać. I że wcale tak szybko nie padasz. Wszystko to, co tam mówiłem, nie pójdzie na marne. Naprawdę, widzowie, obiecuję wam, że nie wyjdzie z tej klatki cały bez pomocy Braciszka przynajmniej. Już powiedziałeś a propos kociołka. Słuchajcie, ja bym tutaj rozkręcił. Mógłbym prosić tutaj włodarzy albo kogoś o jakieś szklaneczki do drinka? Słuchajcie, bo z racji... Ktoś to miał dostęp do konferencji Conora. Nie alkoholem na żadnej transmisji, ani na żadnym streamie. Postanowiłem, że dzisiaj pierwszy raz przyniosę jakiś Adrian, fajny trunek. Prawie żeby tak świętować moją przyszłą wygraną. Mogę prosić jakieś szklaneczki? Macie ochotę chłopaki na drinka? Dawaj, robimy. Ty nie pijesz. Z frajerami nie piję. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Dis na pewno będzie. Musicie mi dać chwilkę czasu, no bo wiecie, no ja poza nagrywaniem filmików, kurwa, robieniem zdjęć i tak dalej, no mam te treningi, których się naprawdę przykładam. Zresztą efekty zobaczycie w październiku. A teraz mam kwestię do Dawida, ponieważ... Do Adriana, przepraszam. Ponieważ zarzucałeś Dawidowi, że nie potrafi on poprawnie wykonać high kicka. Czy moglibyście nam zaprezentować teraz swoje umiejętności i pokazać po jednym high kicku? Teraz dopierdolić, jeżeli jest taki... Tak? Jesteś samobójcą, nie? Na pierwszą z walk wieczoru, a zmierzą się w niej Adrian Polak-Polański oraz Dawid Malczyński. Wielkie brawa! A więc pierwszy na wadze stanie Adrian Polak. Polański. Czy tą kurtkę podobną? To drogie, kupione na PLN. Nie to przedługo. 71,5 kg, proszę państwa. 71,5 kg czystych mięśni. A teraz Dawid Malczyński. Face to face. I teraz, moi drodzy, zróbcie wielkie brawa. To jest jedna z walk wieczoru. Dawid Malczyński kontra Adrian Polański. Znowu.
lec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Adrian Polak-Polański! Walka z Kasiuszem nie będzie łatwa. 20 kg cięższy, 15 cm wyższy. Przyjąłem to wyzwanie, żeby pokazać wszystkim wam, że nie ma ograniczeń. Żeby wzbijać się w szczyty, trzeba podnosić poprzeczkę. Kasiusz, mimo iż miałem tylko 2 tygodnie, żeby przygotować się do tej walki, udowodnię ci, że mimo tak krótkiego czasu przygotowań, zdominuję nad tobą w oktagonie. Bądź gotów, bo ja jestem. Adrian Polak-Polański! Dziwny jest ten gość. Nie znam go prywatnie, w sumie widziałem go w życiu 2 razy. On jest ode mnie 20 kg cięższy, około 18 cm wyższy. Ja się go nie boję. Mam nadzieję, że ja załatwię ten konflikt w tym oktagonie za nich wszystkich. Do walkę wygrałem, jednak tak, przyznam, bardzo słabo mi poszła ta pierwsza walka. Nie ma tutaj co ukrywać, ja też nie mam co ukrywać, bo stres mnie totalnie zjadł. Nie pamiętam nic z walki. Pamiętam, że jak ukończyła się walka, to spytałem się znajomych, czy wygrałem, czy nie, bo nawet nie wiedziałem, jaki był werdykt. Jednak mimo wszystko, no, Kas już czuje się taki pewny, jednak znamy wszyscy, wiemy, jaki jego tryb życia wygląda. Nawet ostatnio występował sobie tam w Warsaw Shore, pewnie też chlał, a ja może... Cały styczeń chlałem, jak się dowiedziałem o walce z tobą, również zaprzestałem treningów. No powiedziałem, dobra. Chill out, kur. No dobrze, no to chill out. No to świetnie, to teraz pokażesz wszystko w oktagonie. Adrian Polak-Polański! Kończę. Kończę cię. No, jedni robią triki w Tajlandii, inni na komendzie. On jedyne, co może to powiedzieć, to co najwyżej tam zeznawał, ty. Ty, ale to ty ostatnio, jak była aferka, to żeś dzwonił na policję. Przecież to ty posprzedawałeś chłopaków. Co kogo sprzedałem? Ty w farmazonie, ty. O, co, dzwoniłeś na pianie. Co ty w ogóle, gościu, posłuchaj mnie, wszyscy wiedzą, jest papier, jest białko na ciebie, że się rozprułeś się na chłopaków, więc nie, pierdol, w ogóle nie masz, powiem ci, nie masz zasad w ogóle i honoru w ogóle się odzywać, mówić, że łamiesz ludziom szczęki, ty. No, mówić papier, że to zrobiłem, wpłacasz wtedy 5 koła na cele charytatywne i dzisiaj wstawiam papier, że to zrobiłem. Zgoda? No bo wiemy wszyscy, że to zrobiłeś, że się rozprułeś, no, no to jest oczywiste. To ci zaraz mordę rozpruję, kurwa. No to kurwa, za tydzień byś miał okazję. Ja powiem tak, ja nie będę tu pajacował, stawał do tego kretyna, za tydzień, za niecały tydzień ciebie wyjaśnię, nie będę tutaj pajacował, popisywał się, dobrze wiesz, że tutaj ochrona cię złapie, kretynie, za tydzień. Wszystko wyjaśnimy sobie w klatce, pajacu, nie rób ciebie tutaj mordę, kozaka. Kurestwo jest u ciebie rodzinne. Nie rób ciebie kozaka. Obejrzałeś, tak. Dobranocka wczoraj. Weź, zamknij pysk. Od roku czasu o mnie pierdolisz non stop. Jestem jedynym twoim tematem. Gdyby nie ja, to ty byś coś żreć nie miał. Bułkę też dzięki mnie miał, no. Marta, bo pytanie... mnie poczęstowałeś, kurwa, Żydzie jebane, a później mi to wyżygałeś przy wszystkich, że mnie poczęstowałeś bułką. Ty dusi groszu, kurwa. Zresztą pożyczyłeś ode mnie pieniądze, no i tu przecież ich nie oddałeś. Co? Jakie pieniądze od ciebie pożyczyłem? Co ty pierdzielisz? Tak? Dobra, dobra. Mogę tu jakąś kamerkę poprosić? Bliżej, ja pokazać chcę coś na telefonie, ty w farmazonie. Posłuchaj mnie, w farmazonie jebany. Powiedział na Instastory swoim jakiś czas temu, że go okradłem. Napisałem do kretyna, ty debilu, dlaczego kłamiesz? I wiecie co? I bez wiecie kamery, co? Bez kamery. Napisał wieczorem, że mi odpisze, do tej pory mi nie odpisał. Ty no kurwa, ja będę po kilku miesiącach się nie prosił nie o swoje pieniądze, po kilku miesiącach się ale czemu kłamiesz? Dlaczego? Jak napisałem do ciebie, czemu kłamiesz w farmazonie, potem napisałeś mi, odezwa się i przez pół roku się nie odezwać. Co ty kłamiesz? No bo kurwa, nie chciałem z tobą rozmawiać, w dupie mam ten kajs. Weź sobie go w dupę, stary. Bo jesteś farmazon, nigdy od ciebie żadnych pieniędzy pożyczyłeś. Pożyczyłeś ode mnie, była jakaś mega wygórowana kwota. Ile? 2,50 kurde na soczek może. Ponad 100 zł, no. Jutro cię kończę. Kończę cię. Coś do udowodnienia. Nawet jeżeli bym tą walkę przegrał, to wtedy no, byłaby ewentualnie ta wymarzona trylogia, ale no, ja nie mam zamiaru dopuszczać do trzeciej walki. Chcę to zakończyć teraz, tu i jestem pewny swoich umiejętności, jestem tego, pewny tego, co potrafię. Tu trafi, to będzie... Widać u Rabura, obsrany jest. Widać od razu. Kurwa, obsrańcu.
kozak jesteś? Zobaczymy. Przysięgam ci. Jutro cię kończę. Kończę cię. Nie ma cię. Jutro cię kończę. Kończę cię. Trzymajcie mocno za mnie kciuki. Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Ale jadę właśnie karetką na sygnale. I pokażę. Pokażę klasę. Morderca. Yeah. Jutro cię kończę. Kończę cię. Jutro cię kończę. Kończę cię. Zapraszamy do face-offu, panowie. Dla siebie. Wojtek, nie chcesz się przesiąść może tam, bo, żeby on się przypadkiem tam... Kurwa! Chodź tu! Co kurwa?